W dzisiejszym odcinku zaprosiłem 10 widzów, którzy zagrają zwykły mecz 5 kontra 5. Lecz w tych 10 osobach znajduje się dwóch impostorów, którzy są graczami Valoranta. Jeden z nich ma Immortala 2, a drugi Immortala 3. A zadaniem MRCK Pangura i Volaita jest zgadnięcie, kto jest graczem Valoranta i wyeliminowanie graczy CS-a. Wy również nie wiecie, kto to jest, więc możecie napisać w komentarzu, kogo obstawialiście. I tylko przypomnę, że jeśli chcecie brać udział w takich nagrywkach, to zapraszam na Discorda, link w opisie. Cześć. Pytanie pierwsze, czy w jednym jest jeden Valorantowiec z drużynie, a w drugiej drugi? Tak, zgadza się, właśnie to powiedzieć. Dobra, ja biorę na przeczesy szóstkę, bo ma ja taki awatar patrzę. Jak Valorantowy trochę, styl. Chyba, okay. Że wy macie inne. Macie takie same. Ja chyba mam inne. O kurde, dobra, to nieważne. Okej. Okay. Po pierwszej rundzie to dziesiątka patrzy na głowę przynajmniej z rolnikiem, nie cię patrzy po ziemi, więc coś tam wie. Ale zobacz, tamten miał Easy Forens, to jest jakiś... gościu, który no coś tam pewnie gra. Jakie rangi są w Valorancie, jakie oni mają, bo to jest ważne. Tak, jeden Valorantowiec ma Immortala 2, a drugi Immortala 3. Czyli będą tak czy siak dobrze grać w CS-a, to są dwie praktycznie najwyższe rangi. Tak, są najwyższe rangi praktycznie w Valorancie, coś jak global w CS-ie. A i wam wspomnę, że po tym meczu eliminujecie 5 graczy CS-a, co nie? Dobra, ja po movemencie powiem tak, że dziesiątka mi trochę pachnie Valorantowcem, ale na razie idę gdzieś indziej patrzeć, idę na siódemkę. Nie wiem, ja nawet tak się zastanawiam, co tu można zrobić, żeby ich... Po pierwsze, patrzysz na to, czy shoulder pikują pozycję. Jeżeli nie shoulder pikują, to znaczy, że mogą być w Valoranta. Takie wersje jak zawsze Valoranta, proszę. No grałem ja, tą grę, ja wiem ja Radianta w Valorancie, więc też o tym wiem. O, proszę no bardzo. To nie, no to ten będzie być łatwiej. No jedynka no, będzie da się bombę spektować, to już coś. A tam w Valorancie pod F też jest animacja? Nie, tam nawet bomby nie możesz w ręce. Ale animacje są. Animacje są, no. Ale tam nie inspektuje się broni za bardzo. Trójka idzie na A, a nie na C, więc tutaj już może być CS-owcem. No nie no, trójeczka, obserwowałem całą rundę, daje good. Myślę, że to jest CS-owiec prawdziwy z krwi i kości. Okej. Okay. Tak opatrzyliście. Na dwójkę. Ten placi. Okej, no... O! Czwórka, ty! Patrz, czwórka, co robi! Czekaj, co się idę, miał idę. Mało ammo, ale... No i patrz! Nie wiem, kurde, ciężko. Czekaj, dobra, ja biorę czwórkę, zobacz teraz. Trójka to ma trochę celownik valorantowy. Ej, dobra, co jest? Nie, wiecie co? Nie, dobra, czwórka pewnie, no nie ma opcji. Gościu sprawdzą ladera na początku rundy. To albo silver, albo ten. Ja sobie zapisuję na razie dziesiątkę, którą znalazłem. Zapisuję sobie na razie, może być Valorant. Mech, fleszek. Nie wiem, mi to jest tak ciężko, bo ja w Valoranta bardzo krótki czas grałem i... No wiem, że oni się różnią, są inni. Gorsi. O, no, dziewiąteczka, nie, zobacz na dziewiątkę, skanuję wszystko to, co się w pierwszej rundzie. Ja dziewiąteczka pewny CS-owiec. Dwójka to jest Valorantowiec, dobra. Dam sobie rękę uczyć się z Valorantowiec. Nie wiem, kto jest drugi, strzelam, że dziesiątka albo czwórka, ale dla mnie dwójka to jest 100% Valorantowiec. I może na początku dziesiątkę daję. Ja myślałem, że to czwórka, ale oni są w jednym teamie. Dwójka i czwórka. Więc? 8 CS-owiec. Nie no, czwórka to nie może być Valorant player, on jest po prostu słaby. No, nie się zgadza, tak? No właśnie nie! A ty Kubikson grasz z nimi, czy nie? Nie. Okej. Okay. Bo wiesz, bo słaby. Aha. Dobra. 9 na 100% CS-owiec, no. A, już to napisałem milion razy. Ja bym, kurde, wiecie co, siódemkę next time bardziej poobserwował, tak P90 kupił, jeszcze nie trafiał z niego, no tak trochę. Nie wiem, co macie napisane przy siódemce? Bot, nie Valorant. Okej. Okay. Powiem tak, jednego setu mi się wydaje. Patrz, Valorant 4 to jest Valorant, zobacz po jakim czasie on dalej stoi na respie i kupuje. Zobacz, i nic nie kupił. To jest... A, bo, dobra, tylko Kewa kupił. Patrz na czwórkę, znowu kupuje. Dopiero kupuje. Bo dla mnie to jest bot jakiś. To, albo on dobrze udaje. Zobacz, ale stary, on jest za słaby na Immortala z Valoranta. Ale, no. No ale kto wychodzi poza res... Bot CS-owy z Silvera. No nie. Tu globali akurat jest tylko dwóch globali z CS-a. No to jest bot, po prostu jakiś kurwa silver albo primer, 2000 punktów. Dobra, szóstka robi strefy przy skakaniu, to CS-owy, ostro. No Valorantowcy chyba to nie robią, tak? No nie ma co tam robić stref, bo to i tak się przyspieszy. Pa, ejsik będzie, ejsik! A nie, już nie da radę. A nie, bo to dziewiąt nie ma. No dobra, ja mam piątkę CS-ową wypisaną. Pa, boostują się. Kto go boostuje? Tego podsadza, czwórka podsadza dziewiątkę. No dziewiątka to jest CS, to akurat możemy być pewni. Nie, to już dawno zapisane, że dziewiątka to CS-owiec. Wajsa w ogóle pierdolą. No mówiłem, że zrobi. I co, czwórka dalej kupuje? Czekaj, kto wychodzi właśnie z respa? No czwórka, no oczywiście, że czwórka. Aparatczyk. No ty gdzie on idzie? No zobacz. Piątka z dalej na pana smoka, dobrze? Nie, jak czwórka nie udaje, to ja nie wiem.
Ja ci powiem, że dziesiątka zna takie molo na Sajta. Problem z dziesiątką mam taki, że ma za... nie ma movementu CS-owego generalnie, a strzela dobrze po prostu. Semka zna Nade'a nam idzie. Popatrz na granaty, popatrz na granaty! Ale nie, no, dobra, nie no, tutaj jakiś granat, a gdzie on poleciał? Bardzo ładny granat, panie Piąteczko, niemożliwe, że zna to Valorantowiec. Ja sam go nie znam, jestem CS-em. No ciężko jednak... ich odróżnić, bo tutaj najbardziej na czym się możesz zorować to na sprayu i na movementie w grze. O Jezu, o Jezu! Dobra, 7, 7, nie, 7, nie. 7 to może być Valorantowiec. Nie, no co? A ja mam napisane może Valorantowiec, i patrz, gdzie mnie gra. Może ci teraz jest S gracza CS-a. No? Ty jesteś chory. Czemu? No kurde, ale mów, wytłumacz się, nie, no mów. Powiedziałeś A i... No dobra, ale po prostu grałem w Valoranta i ja wiem, że jak gość był Immortala 3 w Valorancie, to nie ma opcji, żeby on w jakimkolwiek FPS-ie się kurwa tak ruszał. Tym bardziej, że tu widać, że ten chłop ma 40 FPS-ów w tej grze. Zobacz, jak mu laguje celownik. No. Nie ma nawet takiej opcji, to jest Valorantowiec. Nie ma takiej 7? Opcji. Ej! Nie ma takiej opcji. Jedynka? Jedynko też się stawiam, bo też dobra, nie, obserwuję jedynkę. No ja też teraz patrzę jedyneczkę. Ja w ogóle, pamiętacie ostatniego trolla z odcinka z botami? Nie, no tutaj nic nie ma ciekawe. No może 10 graczy Valoranta jest. Nie, no rozumiem, nie ma tego trolla. Ale wszystko teraz double kilo zrobił ładnego. W Valorancie jak się strzela, to też się kłóca, czy nie? Nie. No ja, tutaj trójeczka za każdym razem tak robi, ty, się odwraca. A skille w Valorancie masz pod czwórką na przykład? Czy to jest trójeczka CS-owy, to 100%. Bo jedynka zabił gościa i od razu na flesza zmienił, nie? Tak, ale jedynka właśnie nie pasuje mi to do niego. Nie wiem, jak wam jak to nawet wytłumaczyć. Ładnie, ale 10. Ładnie i jeszcze widział jednego. Ty, ale w ogóle zobaczcie, jak to jest wyrównany mecz między graczami CS-a, no, między graczami Valoranta. Tak z ciekawości, dwóch globalów CS-owych rozmieściłeś pod różnych drużynach, czy nie możesz tego powiedzieć? Okej. Aha. Zdefował do połowy jedynka. Bo go zabił! Dobra, zrobię tak, że będzie ostatnia runda teraz, dobra? Kubi Priv, Kubi. Czy to nie jest taki skrót trochę... Od Kubikson? No właśnie. Aha, ziomek Kubiksona, ma go na Steamie, aha. Jedynka to jest CS-owiec. Dobra. No dobra. No. Mam jakieś typy, zobaczymy, czy będzie. Nad jednym jestem pewien na 100%, nad resztą nie. Ale że... Dobra, to panowie mówcie. Pięć osób musicie zlikwidować. Pięć osób, które są... No to myślę, że możemy być pewni... CS-a. Ja myślę, że możemy być pewni dziewiątki, bo dziewiątka grał dobrze, grał za dobrze. No Valoranta kierował każdą pozycję. Tak, to strzelał te przez drewienka. Nie no, na 100% to jest. Dziewiątkę można wyrzucić. Dobra, dziewiątka, ale zlikwidowany. Dobra, dalej. Ja bym wyrzucił wszystkich oprócz dwójki z tego setu. Ja jestem pewny co do każdego z CT, że dwójka jest Valorantowcem. To mówię numerki. Mam takie samo zdanie. No dla mnie możesz wyrzucić na spokojnie jedynkę. Dla mnie to jest global CS-owy, on gra za dobrze. Możesz go wyrzucić dla tak, mnie. Tak, nas też mam tak zapisane i uważam, że... Dobra, jeszcze trzy osoby, panowie. Od razu wam mówię, że piątka znał smoki. Mnie możesz wyrzucić czwórkę, bo jest za słaby na Immortala. Ja nie wiem, ja się nie zgodzę, ja tutaj myślę, znaczy nie wiem jak gra Immortal, aczkolwiek no zostawał długi czas na respie, potem chodził z tym, no jeździłbym się po prostu. Ja uważam, że mu mama wchodziła do pokoju po prostu. Ja też tak myślę, ja myślę, że to jest bot CS-owy, on dobrze, nie rusza się. Zapamiętajcie, że ja myślę, że to jest Valorantowiec, ja dobra. cztery. Czwórka wrócone, jeszcze dwie osoby masz się wrzucić. Piątkę, daj, zaufajcie mi piątkę. No ja mam go wpisanego na CS-owca, więc ja mogę się zgodzić. Dobra, i jeszcze jedna osoba. Została siódemka. No. Ja napisałem bot Valorantowy może. Ja napisałem bot nie Valorant. Czyli siódemka, tak do wywalenia. Tak. Ja siódemko się nie podpisuję. Ja się podpisuję. Ja też się podpisuję. A nie. I wolacie dziewiątkę, jedynkę, czwórkę, piątkę i siódemkę, dobra. A więc panowie, to jest wasza finalna piątka. Pośród nich mogą być Valorantowcy, nie muszą. Ale macie po dwa pytania, więc można dobrze, po kolei... Czy oni mogą kłamać? No, mogą kłamać. Dobra. Pytanie do numeru 6. Powiedz mi, jak często spotykasz kobietę grającą w swojej drużynie? Ogólnie dam wam podpowiedź, to są Immortale. W Immortalach może już tam nie być, nie? No aha, czyli nie kobiety wie. To... Emercek, może teraz ty? Jedno pytanko. No słychać mnie w rzeczy, nie? No powiedz. Zapytaj tego ziuta 10, tylko powiedz mi, że mamy mi odpowiedź szczerze, ile ma lat. No i kurwa Valorantowiec. Dobra. Ja już jestem też pewien. Patrz, słuchaj. Wyszedł Valorant 4 lata temu. Ktoś miał 13 lat. A na pewno będzie grał w jakąś grę realistyczną dla starych dziadów. Przecież, że wejdzie do kolorowej gry, gdzie są skille. Valorant. Dobra, wulaj, dawaj. Ja już nie muszę zadawać pytania, już jestem pewien. Ile? 10. W twojej karierze usłyszałeś UW na voice chacie, jak grałeś, jakbyś miał strzelać. Dobra. Ja zadaję pytanie Valorantowe, bo mi to dużo powie. Ja mam w dupie twój kanał CS-owy. Zapytaj się dwójki, jak często gra z czterema?
Pamiętaj, żeby zadać pytanie z czterema znajomymi w grę. Rankeda. No, no i to dla mnie Valorant to jest. Nie zagrasz Rankeda w Valorancie w czterech, dzięki. Dobra. No dobra, ja bym coś zapytał o kurde, o przepustki albo o operacje, bo to jest takie, w Valorancie chyba z tego co wiem jest ja tam sezonowo. Ale co? Zapytaj dobra. O Battle Passa, w Valorancie masz Battle Passa. Kto jest dla was podejrzany, że to jest CS-owiec? Co? Ósemka, dla mnie ósemka. Ja strzelam, że Valorant to jest dziesiątka albo ósemka, dwójka dla mnie. Panie ósemka, to w takim razie pytanie do ciebie. Powiedz mi, jak dawno ostatnio kupiłeś sobie przepustkę sezonową, można powiedzieć? No, naszpącił trochę, teraz trochę naszpącił. Może, no. Ale jak sukupiam? Dobra, panowie, pytania wykorzystane. Macie jeszcze jedno koło ratunkowe, że wskazujecie trzy osoby. Po prostu powiem wam, czy w tych trzech osobach jest gracz Valoranta. Dobra, to wybierzcie trzy numerki. No ja jestem za 8, 6, 3. Tak samo. 8, czekaj, 8 to mam na 100%, że to jest CS, znaczy 3 to jest, że jest CS-owiec, 8 CS-owiec. No dobra, możemy zadać pytanie, ale ja myślę, że 10 to jest CS-owiec, prawdziwy. Dobra, to jeden z nich jest graczem Valoranta. No tak myślałem. Znaczy, tylko 8, 6, 3. 8, 6, 3. Czyli tak, czyli moim zdaniem dziesiątka to jest CS-owiec. Zostaje nam pytanie, kto jest z nich Valorantowcem. Ósemka, dobra, szóstka, to możecie trójka. Jedną wywalić sobie CS-a. CS-a, tak? Tak, CS-a walcie. No. No to nie wiem, na kim byliśmy pewni 100%. Trójka jest CS-em. No ja mam napisanego jako CS-owca. Ja też mam napisanego jako CS-owca. Dobra, 3. To trójka, odejdź na bok. CS-owców wyeliminujemy, tak? Tak, CS-owców. No to nie wiem, no jak na moje, to jeżeli została dziesiątka i on nie był jako Valorantowiec, to dla mnie to jest CS-owiec. Nie wiem, jak wy się zgadzacie. Jeżeli ten, bo dla mnie dwójka jest pewny Valorantowiec. Nie wiem, przy tych, których zapisałem, tych tu nie ma praktycznie. No nie wiem, jak chcecie, nie? Dla mnie dwa to jest Valorant i teraz trzeba wybrać kolejnego, jak chcecie. Dobra, pierwsza myśl jest dobra. Ja uważam, że dwójka jest Valorant. No ja też uważam, że dwójka to jest Valorant. I tam jak wybieraliśmy, czyli 8, 6 i 3, jeden z nich był z Valorantem, tak? No tak było, no tak mówił Kubik sam. No to 8 i 2. No ja też bym tak strzelał chyba. No nie wiem, ja zobaczę tą dziesiątkę chyba. Dobra, bo skoro. Bo i ta, no czekaj, no jeśli. No ale on ładnie pikował, on stawał normalnie taką no, na boksach. No ja bym go wyrzucił, chyba no, i tak nie zmienimy. To jest CS-owiec. Wcześniej mówiłem, patrzyłem na jego stylu gry. Stały trzy osoby. Ja jestem chyba za bardziej za ósemką, że to jest Valorantowiec. 8, 6 i 2. W szóstce nie mam nic zapisane, przy ósemce napisałem sobie, że CS-owiec. Coś musiało mi skraść, bo teraz to kurde ciężko powiedzieć. No nie wiem, no mam jedną osobę, to wyjeba. Ty za kim jesteś ulej? Zawisło. Ja zalegam. Dobra, no co, no trzeba je chyba rozdzielić. Nie. Męska decyzja, panowie. Cześć. Wolaj. Sześć. Pangur? Poczekaj, mam zapis... Daj mi sekundę. No już przegłosowana, ale i tak chcę twoją sugestię usłyszeć. No nie, no to sześć, no. I powiedz chociaż, czy jest jeden Valorantowy z tej dwójce. Czy już jeden jest? No tego wam jeszcze nie powiem, bo jestem zaraz w linii. Ale wasze piki to jest 8 i 2, zapiszę sobie. Więc teraz tak, niech wystąpią prawdziwi Valorantowcy. Czyli no, to jest test bejcik. Siedem. Dobra, jeszcze raz, niech wystąpią prawdziwi Valorantowcy. No. Podobno, dziesiątka się wróci. Musi się wrócić dziesiątka. Czemu wystąpił się wróci? Dziesiątka, wyjala i dwójka wychodzi, wyjazd. No. Ósemka, wyjazd. Dziesiątka, wracajcie. Zapraszam Valorantowców już prawdziwych. Dwójka, szóstka. Witam. Jest dwójka, wiedziałem od pierwszej rundy. Witam prawdziwych Valorantowców. Możecie tam zadać, jaką macie rangę w Valorancie dokładną. Dwójka i szóstka. Jak nie, halo. Proszę napisać, platyna 2. Aha, tak. A my jesteśmy na tyle w tym odcinku. No, trafiliście tylko. Jedno se trafiliście, więc. No, dwójkę trafiliśmy, dwójkę, a szóstka była, ale szóstka była w top 3, więc należy się szacunek dla nas, tak? No, było blisko tak naprawdę. Jest w dzisiejszym odcinku tylko jeden typ wygrany, więc dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapeczka w górę, jeśli chcecie więcej. Wbijajcie to chłopaków w opisie i nara! Nie gram się Valoranta. Elo.